Jak nad morzem kwitną rzepaki, to znaczy, że bociany już przyleciały. No. Siedź. O, ale chodzi. Ale chodzi. W końcu naszliśmy. Ale doi. Z daleka, bardzo daleki dystans. Witam serdecznie na kanale Priman. No słuchajcie, dzisiaj witam Was nie nad rzeką, ale nad naszym wspaniałym polskim Bałtyckim morzem. No wiadomo, maj, kwitną rzepaki, no to wiadomo, że to jest pora na belonę. I właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać relację z dwóch dni, dwa wypady belonowe. Pogoda w zasadzie taka sama, słońce, południowo-wschodni wiatr. Czyli morze spokojne, woda prześwietlona, wszystko to, co lubią belony. Bo belona akurat lubi słońce, to nie jest taka ryba, która by od tego uciekała. Ona przychodzi tutaj na tarło i właśnie to słońce jest jej potrzebne, żeby temperatura wody była, żeby to słońce było, widać ją wtedy, ona jest aktywna. Ale dobra, w trakcie filmu jeszcze parę słów tam na pewno powiem, nie będę przedłużał. I jak było, zobaczcie sami. No słuchajcie, no jest i nasze wspaniałe morze. Warunki luksusowe. Słyszałem, że belona już się pokazała. Dlatego jestem, ale patrzcie co odwaliłem. Patrzcie jakie buty mam. Żadnych kaloszy, niczego nie wziąłem. No ale trudno, warunki są luksusowe. Do wody raczej nie będzie trzeba wchodzić. Popróbuję, zobaczymy. Najpierw przyjechałem w jedno miejsce. To jest takie miejsce mniej uczęszczane co prawda. Ale tu jest fajne miejsce, bo tu są kamienie. Zobaczę najpierw tutaj, jak tu się nic nie będzie działo. Z godzinkę może... może trochę krócej, to się przeniosę w inne miejsce. No trzeba obserwować wodę, bo belonę będzie widać. Będzie widać i trzeba patrzeć, bo powinna odprowadzać też. Na razie niedużą, lekką wahadłówkę 16-gramową próbuję. I na razie kotwiczka. Jak będę miał jakieś pobicie, coś, niewciętą rybę, wtedy założę sznureczek. No tutaj jestem właśnie na tych kamieniach. Znowu morza jest mało. Odeszło morze. Woda i pogoda idealna na belonę. Także tutaj kawałek przejdę. Jak tutaj nawet nie będę miał odprowadzenia, to dam sobie spokój i jadę dalej szukać po prostu. Gdzie ona jest? Bo na pewno musi być. Ale tak się rozglądam i nie widać. Przy powierzchni w taką pogodę byłoby ją widać. Zwłaszcza jak się trze, to tak wygląda, jakby prąd po wodzie szedł. No nic. Kamienie przeszedłem, nawet ogona nie widziałem. Jadę w inne miejsce. Jeszcze tak poobserwuję wodę po drodze, ale jadę w inne miejsce. No i jestem na kolejnym miejscu. Tutaj już na pewno zostanę. Dalej nigdzie nie będę musiał chodzić, bo tutaj już mam kawał wody do obłowienia. Ale sieci rybackie stoją. A to cwaniaczki. Siatki postawili. Nie wiem, czy to tam będzie widać, ale jest chorągiewka i tam daleko druga. Także siaty rybacy rozstawili, ale nie widzę koloru chorągiewki. Bo być może, że to flądrowe. A kto ich tam wie, co oni stawiają. Wszystko wytłuczone już jest. Nie mówię, że wszystko przez zwykłych rybaków, ale trałowce, nie trałowce, no jest cienko u nas jest na morzu. Ale nic, nie narzekam, nie narzekać, nie narzekaj. Idź, szukaj ryby. Trzeba się rozglądać, gdzieś się w końcu pokaże. Tam widzę jeden wędkarz w wodzie stoi. No ja też miałem taki plan, żeby sobie pochodzić w wodzie, bo daleko bym mógł wyjść przy takim niskim stanie. Dzisiaj fajnie by było. No ale zapomniałem niestety, że jakichkolwiek kaloszy, nawet krótkich nie wziąłem, nic. Ale pogoda, jak latem już jest. Idealna pogoda, no powinna być belona. W taką pogodę powinna być. Tylko te siatki tam mi nie pasują. Postawili siatki odtąd, aż tam. Siatę stoją. I przy belonach ważne obserwować przynęte, jak się wyciąga z wody, bo one
pod sam brzeg, pod same nogi. Jak się w wodzie stoi, to pod same nogi, a tak to pod sam brzeg potrafią odprowadzić przynętę. Wtedy to jest znak, że jest belona w danym miejscu. Człowiek jest wtedy pewny i można stać, czesać, ewentualnie zmieniać, coś kombinować. Na razie belony nie widzę. O, tam wędkarz ma belonia. No to dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. Czyli jednak są. To mi się podoba. Na razie bez brania, ale widziałem, wędkarz wyciągnął, dlatego przygotuję sobie sznureczek. Słuchajcie, to jest zwykły antron muchowy i kółeczko łącznikowe. Taki kawałek powinien wystarczyć. Odetnę sobie taki kawałek. Słuchajcie, nic prostszego, wystarczy złożyć, przywiązać tutaj i przez to kółeczko zawsze na blaszce zostawiam jedno, łatwiej się zapina wszystko. Teraz trzy kamienie, trzy kołki, nic mi nie przeszkadza, jak belona to chwyci, to się na pewno zapnie. No to próbuję na sznureczek, bo tu pełno kołków i tak mi trochę nie bardzo było prowadzić tą błyskę nisko. No, trochę bliżej lata, no ale coś za coś. No i jest akcent fluo oczywiście, co też często zaciekawi belonę. No, patrzcie, co znalazłem na plaży. Także już ktoś tu chodził za beloną. O, była belona. Się coś nie zapięła, ale była. Bo widziałem, jak odpływa. Puknęła, puknęła i koniec. O, idą dwie, odprowadzają. Ależ, odprowadziły tylko blachę. I to dwie sztuki na raz. Belony są, w końcu je znalazłem na drugim zatopionym lesie, widać tutaj na brzegu. Trzy razy mi odprowadziły. No to w takim razie trzeba coś pokombinować, coś trzeba zmienić. Może na taką różową spróbuję. Może na różową, może na co innego, coś popróbuję. Bo są na pewno, odprowadzają, ale nie chcą zaatakować. Idzie. Ale odeszło. Pływają po tej płyciźnie. A mam tu takiego malutkiego. Spróbuję na takiego malutkiego. Są. Pokazały się. Są tam, widać je. Ale się kotują. Ale daleko. O, odprowadzają. Dwie pod same nogi. Pod same nogi odprowadziła. Się, była, spadła. A, cwaniaki. Dobra, do tej blachy muszę założyć wełenkę. Zaraz za nim drugi. No tak jak widzieliście, to był pierwszy dzień. Akurat no nie udało się niestety wyjąć ani jednej. Z 10 wyjść, brania jakieś coś. I najpierw przeleciał śmigłowiec, odeszły troszeczkę, a później tylko widziałem łeb foki wystawał znad wody. Ryby odeszły całkowicie. Odpuściłem wtedy sobie, a dzisiaj przyjechałem z Piotrkiem z samego rana, na samego świta. No i dzisiaj już można powiedzieć, że otwarcie sezonu belonowego jak najbardziej udane. Zobaczcie sami. Tu mi się podoba. Gdzie jak nie tutaj? Ale słońce fajne. Wschód słońca. W oczach schodzi słońce. No już jak wysoko słońce. No chwila, moment, już jak wysoko jest, nie? Jest? Belona! No. No jest i pierwsza, elegancko. No i już całkiem inaczej będzie się łowiło.
Ale tańczy, co? Póki co, wiesz, jest pierwsza, no to już wiadomo, że trzeba stać i czesać. No, Piotrek ma już jedną złowioną, teraz przydałoby się coś złowić. Siedź! Co to? Bocian! Pod nogami spadła, ale pod nogami wzięła. Była, pod nogami wzięła, pochodziła chwilę, spadła. O, patrz. Widziałeś? Pokazała się pod nogami. No, tutaj centralnie pod nogami się pokazała. No, pod samym brzegiem. Ale ich tu jest. Siedzi. Bociek. Ale zasuwa do ciebie teraz. Tak jest. No, Bociek, gdzie idziesz do brzegu? Ale hasa. Powietrza musi dostać chyba. Jeździ i się nie chce zmęczyć, o, dopiero teraz. Jeszcze chodzi. Zobacz, co ona wyprawia. No, pierwsza jest. Pierwsza belona sezonu. Patrz, wzdłuż brzegu trzeba rzucać normalnie, nie? No, i prawidłowo zapięta, wszystko tak jak trzeba. Czujesz, że ją będę odpiętą za połowę? Elegancko, po rybie jest, nie? O, już jest bardzo dobrze. A ja dla odmiany w drugą stronę rzucę. Wzdłuż brzegu. One szybkie są, kręcą się, raz tu, raz tu, raz tu. Siedź. No ta się podpięła niestety. Co się oplątała. Jest i drugi bociek. 2-2. Ale znowu tu na tej rawce na płyciźnie, nie? Ja to jak radar, tylko lewo, prawo. Lewo, prawo, kurde. Obserwuję, gdzie się pokażą. Siedź. Zeszła chyba. Albo w moją stronę idzie. Zeszła. Zeszła. Ale była. Fajnie uderzyła. Chwilę poczułem, ale zeszła. No i tak to jest, tych belon za dużo nie ma, trzeba szukać, chodzić, szukać. Gdzieś tu się pokażą, gdzieś tu, ale nie ma jakoś nie wiadomo ile. No ale i tak już krzywdy nie ma, po dwie wyjęte mi jeszcze jedna spadła, jakieś brania mieliśmy. Fajnie, naprawdę fajnie. Ale to jest to, mówiłem do Piotrka, mamy morze pod nosem, trzeba korzystać. Przecież nie jeden z was przyjeżdża z kilometry, żeby połowić się na morzu. My mamy to blisko. No ale one kasają, nie? Leci.
żeby dobrze. Dobra, jest. Siedź. O, ale chodzi. Ale chodzi. W końcu naszliśmy. Ale doi. Z daleka, bardzo daleki dystans. Zeszła, nie, jest. Do mnie idzie chyba, do mnie idzie. Ale bardzo duży dystans. Jeszcze walczy. No, odeszło od brzegu. Bocian, dajesz. Jeszcze kasa. Jeszcze kasa. Jest i bocian. Trzecia jest. Patrz, odhaczyła się sama, nie? Bo była za dziób. No i kolejny jest boczek. No i pięknie. Już wyjazd udany. Trzy belony wyciągnięte. Jedna spadła, jeszcze kilka brań. Piotrek też trzy wyjęte, także jest piękna sprawa. Jeszcze mamy chwilę do łowienia. To dopiero początek tej belony. Taka kulminacja, o ile pogoda pozwoli, o ile utrzyma się pogoda, te bardziej południowe kierunki, no to lada moment powinna być kulminacja. No teraz to słuchajcie, teraz już jest pięknie. Po trzy mamy wyjęte, jedna mi spadła pod nogami, chwilę pobujała się, no i mieliśmy jeszcze parę takich zdarzeń, że przez chwilę rybę się poczuło, albo uderzenie jakieś, albo coś. Było parę takich ciekawych sytuacji, także już piękna sprawa. Poprzednio co byłem, to tylko wychodziły, dwa puknięcia miałem, raz mi zakotłowała sznureczek i żadnej ryby w ręku nie miałem, także no nie można było tego nazwać otwarciem belonowym, a dzisiaj jak najbardziej można powiedzieć, że belonowe otwarcie jak najbardziej udane. Tutaj w morzu też, mimo że człowiek się nachodzi w tej wodzie, to się odpoczywa. Przy takiej pogodzie jak jest teraz, teraz już słoneczko w pełni. Woda spokojna, delikatna tareczka tylko. A tareczka, bo tak ze wschodu trochę zaciąga. Miał być południowy wschód, a tak czuję właśnie, że tak bardziej ze wschodu zaciąga już. Siedź! I to wzdłuż brzegu. Chodź tu do mnie. Ale wyskoczyłaś. Podeszły znowu. No to ja nie wiem, Piotrek, czy jechać, nie jechać, czy jak chcesz. No, jak uważasz? Patrz, druga ją odprowadza. Tu podgania dookoła. A, bo ona mi się zgoła się trzeba. Tak. A ta mi się splątała cała. Czwarta sztuka. Nie wiem, czy się nagrało, ale czwarta wyjęta, bo tutaj teraz zauważyłem, dopiero zwiesiła się kamerka. Czwarta belona wyjęta. Także przepiękna sprawa. Piotrek, o, Piotrek teraz znowu miał. Także słońce wyszło wyżej, rozpogodziło się, rozwidniło i jakby się ruszyły. No tak jak widzieliście, coś pięknego. Po kilka ryb wyjętych, jakieś spady, jakieś brania, cały czas coś się działo, mimo że tych ryb jeszcze za dużo nie ma, ale według mnie z dnia na dzień będzie ich na pewno coraz więcej, także warto próbować. My dzisiaj bardzo zadowoleni.
Już musimy niestety wracać, jest godzina gdzieś 10, musimy niestety wracać. Tak naprawdę dopiero teraz mogłaby się zacząć aktywność rybna, ale kto to wie. Idzie już pomału wschodni wiatr, jutro ma być silny wschodni wiatr, tak że będzie po łowieniu. I dzisiaj też przed tym wschodnim wiatrem ta ryba może troszeczkę już odskakiwać coraz dalej. Także cieszę się, żeśmy wykorzystali ten moment. My już kończymy. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.